jak można zaliczyć ten sport, który uprawiasz? Co to za sport? Jest to praktycznie najtańsza forma spędzenia noszy sportu lotniczego. Dlaczego najtańsza? Bo no, są koszty praktycznie no, niewielkie. To jest kwestia tematu praktycznie sprzętowego, który trzeba po prostu zakupić. A następnie no, no i te koszty nie są wielkie. Taki napęd, który tutaj widzimy, on spala 3 litry benzyny na godzinę, więc łatwo można przeliczyć, że to jest powiedzmy niecałe 20 zł plus olej, niecałe 20 zł godzinę frajdy, niesamowitej frajdy. Nie? No tak to by pokrótce wyglądało. Nie pytam o cenę całości, bo wiadomo, jest to tam jakieś tysiące. Nietypowy mieliście przypadek. Poproszono was o pomoc w poszukiwaniu tego pana, który zaginął w Kamiennej Górze. Czyj to pomysł? Znaczy, tą informację syn wraz z żoną otrzymali z naszej Policji Kamiennogórskiej, że jest taka grupa, która lata na paralotniach, żeby się z nimi skontaktować. I tam gdzieś przez jakichś znajomych, gdzieś tam przez których dotarli do nas, oczywiście myśmy odpowiedzieli na to entuzjastycznie, że pomożemy jak najbardziej. Zrobiliśmy to, lataliśmy przez 1,5 godziny, bardzo no, niesamowitą ilość hektarów terenu zlataliśmy, no niestety, tak samo jak i nad rzeczką, nie znaleźliśmy śladów ani no, pomimo najszczerszych chęci, nie udało się. No i niemniej jednak paralotniarze są, często biorą udział w takich akcjach i z powodzeniem, naprawdę z powodzeniem, bo jesteśmy w stanie bardzo nisko, na niskim pułapie przelecieć mnóstwo terenu, przejrzeć, obejrzeć wzdłuż rzek i tak dalej kilometrów, czego nie da się zrobić na nogach. Jaką to prędkością lecimy? Znaczy, często ludzie się pytają, jak to jest właśnie z tą prędkością. Samochodem jeździmy względem ziemi, ulicy, natomiast lata się z prędkością taką, jaką nam pozwalają warunki. Jeżeli lecimy pod wiatr, minusujemy tą prędkość wiatru. Jeżeli lecimy z wiatrem, dodajemy tą prędkość wiatru. Jeżeli jest totalna cisza i załóżmy potencjalna paralotnia ma przelotową 40 km na godzinę i lecimy z wiatrem, który ma wieje 20 km na godzinę, więc wtedy z wiatrem lecimy 60 km. I analogicznie odwrotnie, minusujemy te 20 km, więc lecimy z prędkością 20 km, prawda, względem ziemi. Jedynie co nam może pokazać właściwą prędkość GPS. Bo nasze wysokości, znaczy nasze prędkości, że dalej nam pokażą prędkość taka, i tak samo latają samoloty, na tej samej zasadzie. Nie pytałem się na początku, teraz zapytam się, to już nie jest pierwszy rok twój latania. No, ja latam od 1994 roku swobodnie, natomiast z napędem latam od 2002 roku, więc to już jest 11 sezon, 11 lat. Ten napęd robi właśnie to wrażenie, robi taką twoją atmosferkę w powietrzu. Oczywiście, oczywiście. Są tacy, których to przeraża. Ten dźwięk, ta praca silnika, to śmigło pracujące, bo muszę przyznać, że przy pełnych obrotach śmigło, końcówki śmigła pokonują prędkość praktycznie dochodzącą do jednego macha. Jest to potężna prędkość, no, to, aczkolwiek mnie to nie przeraża. No i daje to możliwość, napęd pozwala na start z płaskiego terenu, całkowicie z płaskiego terenu. Oczywiście bez przeszkód typu drzewostanu, drutów wysokiego napięcia i różnych zabudowań. Myślę też, że posiadasz jakieś papiery, certyfikaty, jakieś szkolenia. Prowadzisz jakieś właśnie w tym kierunku szkolenia? Tak, szkolimy przy aeroklubie w Mieroszowie. Aeroklubie Wałbrzyskim. Prowadzimy szkolenia do uzyskania wiadomości wystarczających na zdania egzaminu na licencję, na świadectwo, tak zwane świadectwo uzdolnienia. Do licencji pilota ucznia i później w miarę latania nabywamy doświadczenia i pokonujemy te stopnie coraz wyżej. I długo to trwa takie szkolenie? Z napędem, no raczej jeżeli chodzi o latanie z napędem, trzeba wyszkolić się w lataniu swobodnym. Takie latanie w aeroklubie jeleniogórskim trwa, takie szkolenie trwa tak zwanych 5 dni lotnych, dni wykorzystanych od rana do wieczora i kończy się to wewnętrznym egzaminem. Czy ten sport możemy uprawiać przez 4 pory roku? Tak, przez 4 pory roku. Oczywiście nie wtedy, kiedy wieje, kiedy pada. No i pada, kiedy są opady, kiedy są jakieś wichury, wiatry i tak dalej, i tak dalej. Jest to sport naprawdę, proszę mi wierzyć, bezpieczny, ale no, jednak tutaj jest potrzebna rozwaga. Tu nie ma miejsca na brawurę i jeżeli ktoś mówi, że się nie boi, to nie powinien latać.
Każdy start, każde latanie jest zawsze jakaś obawa i tak dalej. No wiadomo, że jazda samochodem jest dla nas też taką niby normalnością, ale no, wszystko się zdarzyć może. Powiem jeszcze coś takiego, gdzie w mediach się podaje czasem o jakichś wypadkach. One są całkowicie niesprecyzowane i bardzo źle, bo ludzie się często zrażają z tego powodu. A powiem, że 98-99% wypadków lotniczych to jest tylko i wyłącznie czynnik ludzki. Czy ta dzisiejsza pogoda nagła za krasnoludków jest dobra? Znaczy w tej chwili jest jeszcze termicznie, ponieważ jest wysoka temperatura, teren się wygrzewa, odchodzą bąble termiczne jest to takie jeszcze niespokojne w powietrzu, aczkolwiek w godzinach już takich wieczornych 19-20 ta temperatura się wyrównuje i robi się cicho i wtedy można już brykać. Im ciszej, tym lepiej. Dobra, wszystko w porządku.